dzisiejszym odcinku Dzikich Sudetów udamy się na eksplorację w Sudety Zachodnie do jednego z obiektów, który nie jest do końca drożny. Nie jest drożny dlatego, że parę lat temu, około 7 lat temu został, miał tam miejsce zawał, który odciął ludzi i oni nie mogli się wydostać na zewnątrz, ale o tym powiem Wam później. Za chwilę, jak trochę się zrobi jaśniej, ruszymy do obiektu. Obiekt, no jak mówię, powstał na kontaktach geologicznych. Wydobywano tam skały serpentynitowe, wapienne, no a generalnie jest to on na uskoku tektonicznym w pobliżu, gdzie występuje też radioaktywność i mineralizacja. Zaprowadź mnie w nieznany czas. Niech mieni się Dotarliśmy na miejsce. Zaraz wejdziemy do obiektu i będziemy sprawdzali, da rady go odkopać. Otrzymałem przed chwilą informację od tubelca, że kamieniołom jest cały zalany wodą i że woda będzie się wracać do sztolni, bo to jest taka niecka, jak gdyby zbiera się w niej woda i że miałaby się rzekomo cofać, ale widzę, że jest w porządku, także wchodzę do środka i sprawdzę, co tam się dzieje. Zatem jesteśmy w środku obiektu. Na razie nie podaję lokalizacji, bo trwają tutaj prace udrażniające ten obiekt, więc zacznie się po prostu gorączka. Skały mają bardzo fajny taki, tutaj widać, że nawet poprzerastane rozmaitymi związkami, bo tu mamy kontakt. Ja tutaj widzę skały też pokryte nalotem już wapiennym, ale generalnie widać gnejsy i widzę też jakieś łupki, które mają dodatki hematytów, związki żelaza, bo widać. Patrzymy pod nogi, już mówię dlaczego. Bo w tej komorze bocznej jest prawdopodobnie szyb. Po nim chodziłem już kiedyś. I wszyscy mówią, że to jest taka boczna komórka, ale to jest szyb. To był szyb i to jest podest drewniany. Jak się chodzi po nim, to jeszcze słychać. Od tubylców autochtonów... O, mamy ten podeścik. Od tubylców autochtonów słyszałem, że tutaj nurkowie chcieli nurkować. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. O, i daje nam ten efekcik, więc stawanie na to jest takie trochę... No generalnie też nie chcę tutaj robić nadbudowy przy tym. Należałoby zdjąć te drewniane... te deski i sprawdzić, czy rzeczywiście mieliśmy tutaj szyb, czy tylko to jest taki chodnik boczny, przodek. Może jakiś składzik, na przykład na materiały wybuchowe, czy... narzędzia górnicze. Widzę tutaj, o, mamy ślady po gwoździach, a więc tu górnicy działali. Normalnie człowiek gwoździa na tym nie zostawił. Tu mamy ciekawą sytuację tektoniczną. Skały jak gdyby są w takiej, na takim kontakcie tektonicznym. I to spowodowało, że tutaj jest ciekawa mineralizacja. Dlatego też tutaj pewnie czegoś szukano. Być może szukano tutaj uranu. Zaglądam tutaj do takiej dziurki, proszę bardzo. Dziurka.
kilo. Jawdisiak niepotrzebny. Myślałem, że będzie potrzebny. Natomiast przydał się szpadel i saperka. Kopałem gdzieś około 4-5 metrów. Na 4-5 metrów. Więc musiałem się urobić, ale na szczęście po prostu gleba była dosyć miękka. Z tym, że trochę kamieni było. Boli mnie głowa, ale to dlatego, że ściśnienia, bo myślałem, że też może boli mnie dlatego, że mniejsza ilość tlenu tu jest, ale to jest wszystko blisko wejścia, także to nie jest to widać na cieki. Policytowie już się wytwarzają mleczko napinne. Dobra, chodzimy tam, pokażę mniej więcej jak te prace odkrywkowe wyglądały. I jak w kopalni urodek od stropu do spągu. Żmudnie i spokojnie. Już tam jestem w stanie przejść, ale trochę się poszerzam, bo to zawsze więcej tlenu się dostaje do środka. Więc warto to uczynić. A nawet i dla wygody, bo po co się tak jak szczur przez rozmaite przewężenia lub zaciski przedostawać. Jestem w środku komory drugiej, przeszedłem przez to, co rozkopałem, co było zasypane. O tym, że można się tutaj przekopać, dowiedziałem się od tubylca, autochtona. Przy okazji zbioru minerałów, o którym powiedział, że ta sztolnia była drożna, choć wszyscy mówili, że to jest tylko zaślepiona sztolnia i dalej nic nie prowadzi. No, ponoć jakieś 7 lat temu weszła tutaj trójka, trzy osoby weszły, dwóch chłopaków, jedna dziewczyna, młodzież weszła. No, takie sobie dziką eksplorację, tak? I chodzili tutaj wcześniej oczywiście i po prostu nie wrócili na noc do domu. Wobec tego została wezwana, czy matka tej dziewczyny zaczęła interweniować, pytać się, gdzie w ogóle ta grupka tej młodzieży poszła i się dowiedzieli, że poszli do sztolni. Był zawał i mówię tak tą relację, którą usłyszałem od autochtona, a czy to jest prawda, to nie wiadomo. No, że był zawał i wtedy straż pożarna została uruchomiona, służby ratownicze i wyciągnięto te osoby na zewnątrz. Nie groziło, nie mieli żadnych obrażeń i tak dalej, z tym, że byli odcięci, tak? Musieli poczekać trochę, aż ich po prostu odkopią na zewnątrz. Czy to była prawda? Trudno powiedzieć. Okaże się wówczas, kiedy przekopie się ten korek tutaj. Ale widzę, że strasznie jest krucho tu jednak, mimo wszystko. Widzę jakieś rękawiczki czyjeś, stare, ale jest tutaj krucho, bo te skały jednak jak dotykam, one są tu mało zwięzłe. Mimo tego, że skały otoczenia są bardzo twarde, to tutaj jest jak gdyby taka soczewa skał miękkich. Widzę tutaj pełno łyżków biotytu. Glina jest, to wszystko jest zwietrzałe, ale pewnie i te łupki też by się mogły trochę, tu na tym wejściu zwłaszcza, trochę pozawalać, więc systematycznie i spokojnie trzeba najpierw udrożnić wejście, żeby było jeszcze szersze i kolejno wybierać tutaj ten humus i dostać się do dolnej partii chodnika po to, żeby przejść nad tym i szukać kontynuacji tej sztuki. A teraz przechodzę, puszczam saperkę i przechodzę przez przekop, który w dzisiejszym dniu został zrobiony. Widzimy, że proszę, pcham ziemię, ale dobre, nie jest tak tragicznie. W jaskini błotnej albo w jaskiniach granitowych, w których często bywam, jest oczywiście gorzej. Proszę bardzo, jak to jest do góry. W zacisku jak w zacisku. Najmilsze wrażenia są, kiedy skała jest tuż przy nosie i wtedy te wrażenie jest takie
opanowania na spokojnie. Trzeba iść po prostu na pleckach, bezstresowo, bo stres tutaj nic nie da. Widzimy piękne, o, można sobie pooglądać, wapienne takie utwory. Zobaczmy. To, co widać z tyłu, za mną, to jest ten przekop, który wykonałem do góry, do tej komory. No niestety nie ma dalej, kontynuacja jest zasypana. Myślałem, że dojdę, no ale tak w życiu bywa, nie zawsze wszystko się udaje. No. A więc zakończyliśmy dzisiejszą eksplorację. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Dzikich Sudetów, do czytania bloga Dzikie Sudety, jak i też do wyjść turystyczno-eksploracyjnych prowadzonych przez Kafę Turystyczną i Dzikie Sudety raz w miesiącu.